Taka piękna rosyjska pożegnalna pieśń bardów, napisana przez Jurija Wizbura. I to przy okazji będzie też ładna opowieść, bo Piotrek mnie kiedyś zaprosił do... Piotr jest pracownikiem jednego z krakowskich domów pomocy społecznej. Ma pod opieką grono kilkudziesięciu starszych osób, repatriantów ze wschodu. Kazachstan, Rosja, Ukraina. Tam jest dość duża kolejka do tego domu, ale tam jest kilkadziesiąt staruszek, starszych osób. Ja tak przyszedłem, z gitarą. Co za problem, nie? Od czasu do czasu grałem koncerty charytatywne. Czasem nawet w więzieniach. I na przykład więźniarki z krakowskiego żeńskiego, podkrakowskiej Ruszczy z więzienia żeńskiego. Zawsze jak przyjeżdżamy tam na jakieś święta lub z jakiejś okazji, już wiedzą, jaki jest nasz największy przebój. Nie, albo ich, nie ma na świecie sprawiedliwości. No, tym nas witają. Znaczy, to jest dla nich najważniejsze. Natomiast Piotr zrobił, wtedy przeżyłem coś niesamowitego. Byłem przekonany, że tej piosenki w Polsce nikt nie zna. A tu nagle wstała, znaczy zaczęła ją śpiewać i widzę, że śpiewa po rosyjsku ze mną zwrotki, słowo w słowo. Taka staruszka, siwe włosy, 70 lat, zdaje się pani Zofia Jarosińska, tak? No, 74. Nie bardzo dobrze mówiła po polsku, bo oni w większości lepiej mówią po rosyjsku, ale Zofia Jarosińska, no to nie ma wątpliwości, kto to jest. I ta pani Zofia Jarosińska, poprosiłem, żeby ta pani wstała i wyśpiewała ze mną do końca potem całą piosenkę pod tytułem, nawet nie dokładnie jaki jest tytuł chyba, Miłaja moja, sołnyszka wiesnoje, gdzie w jakich krajach stridzisz się ze mną. Jurij Wizbor to napisał. Bardowie wszyscy rosyjscy zwykle tym się żegnają właśnie. Zwróćcie Państwo uwagę, że w Polsce jak się mówi o rozstaniu, to jest najczęściej taki sygnał gwizd pociągu i stukot kół, już trzeba się rozstać. Przynajmniej tak kiedyś było. Teraz może by była piskowo albo coś tam. W każdym razie oni, jak się gdzieś zlatują, zjeżdżają, powiedzmy się do Woronerza nad Wołgą albo gdzieś tam gdzie indziej, to zwykle przylatują samolotami. I takim w drugiej zwrotce tam jest krylia złożyli pałatki kłońciem palot, czyli skrzydła opadły namiotom, skończony ich rejs. Krylia rozprawił iskację oraz łuk, samolot. Skrzydła rozpostarł samolot, rozłączyć nas chce. I patichoninki piatit satrapat krydła, bo tuż действительно пропасть między nami ligła. Piękna piosenka, która już powoli wchodzi jakby w stały repertuar mojej publiczności. I ludzie kochają to śpiewać na pożegnanie.